Kolejny przybytek rozkoszy samochodowej. Tak. Czyli autokomis tym razem, bo czasami są auta z ogłoszenia, a czasami są auta od pośredników tak zwanych, prawda? I to jest właśnie jedno z nich, też czerwone. Też czerwone. I chyba troszkę inne od wszystkich pozostałych, bo najmniejsze. Mhm. Tak, to prawda. Może być? Może tak może na być. Pierwszy rzut oka? Ford może Fiesta być. To jest. Auto jest, co ważne, najświeższe, bo jest z 2006 roku. Jaki przebieg? 125 tysięcy, czyli też najmniejszy. Im mniejszy samochód, tym będzie świeższy, prawda, w tym zestawieniu. Cena to jest 9900, jest auto krajowe od pierwszego właściciela. Zaznaczam, bo to jest akurat to w tym przypadku udokumentowane, więc może nie będzie aż tyle wymagało wpłat i napraw w pierwszej kolejności. No i auto jest niezwykle miejskie, draczne, takie drapieżne trochę. Wtedy Ford bardzo mocno, kiedy ten samochód powstawał, w rajdach uczestniczył. Stąd właśnie te pokaźne nadkola, nieco powiększony prześwit między nadkolem i kołem, żeby to auto było takie rasowe z wyglądu. A jedną z lepszych rzeczy w tym samochodzie jest silnik, do którego będziemy się przemieszczać teraz. Pojemność? Jaka? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jest dobra. Nie mam pojęcia, ja ci już mówię. Też niewygórowana, bo jest to akurat ta wersja podstawowa, jeżeli chodzi o Fiestę. 1250, dokładnie 1242 cm3. Malutka, czterocylindrowa jednostka, która naprawdę ma w sobie mnóstwo, jak to powiedzieć, takiego czaru, którego nie widać na papierze. Co ważne i czego pominąć nie można, kooperantem na przykład przy stworzeniu głowicy tego silnika, głowica, wie Pani co to jest? Ta górna część silnika, no to Yamaha, która produkuje motocykle. O właśnie, no widzisz, tam silniki kręcą się bardzo wysoko i tutaj też maczali swoje palce inżynierowie z Yamaha, żeby ten motor był właśnie taki sprężysty, właśnie taki no, współpracujący z kierowcą.